Uchwały zarządu w sprawie wykupu działek na ulicy Bytomskiej w Krakowie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Paragraf 1. Rada Gminy 5 Sobota na wniosek mieszkańców ulicy Bytomskiej w Krakowie wnioskuje do Rady Miasta Krakowa o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014, które umożliwią wykup działek nr 479/8 i 479/10 przy Krawosza wchodzących w skład ulicy Bytomskiej na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie. To jest uchwała na wniosek mieszkańców, którzy otrzymali ostatnio dopłacenie za 10 ostatnich lat na jedną osobę do tutaj akurat w tym konkretnym przypadku wyszła kwota 1600 zł 40 groszy. W przypadku niezapłacenia w tym 20 października wystąpił na drogę sądową w ciągu rozwoływania. A kto im to wysłał? Kancelaria Radców Prawnych. A jaki? Właścicieli właśnie. Ale jak się nazywa ta kancelaria? Mikulski i Wspólnicy. Mikulski Spółka. Czyli jak rozumiem tam, bo tam chyba nie znajdzie się, znaczy właśnie nie zrobił i ktoś sobie to odzyskał, tak? No właśnie jak jest, no to są prywatne działki. Tam są jakieś prywatne działki z dużą liczbą, z tego co pamiętam, to była taka właśnie, o, tak. Czy to jest na ten po właścicieli jest sporo. Eckstein, Landau. Czy to z mocy prawa jako droga publiczna nie może być wywłaszczone? No to tutaj panią, tutaj w naszej uchwale jest zarysowany problem, a odpowiednie wydziały powinny... Wydział Skarbu przede tak, powinien się tym zająć, tak, jak najtańsze do wyrobnika. Czyszczak jest burzenicy. W takim razie przechodzimy do głosowania, przez państwa jest za przyjęciem tego porządku. Dziękuję, kto jest przeciw? Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, jest jedna, że uchwała została przyjęta.